Rozmawialiśmy o praworządności i o zakusach na karanie Polski przy wykonaniu pani komisarz Wery Jourovej. Przed nami Nord Stream 2, szczepienia w całej Europie, a zwłaszcza w Polsce. Sporo jeszcze wątków. Wciąż moimi gośćmi są Bogusław Liberacki, eurodeputowany SLD, i Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, jeśli pozwolicie, to przeszedłbym już do szczepień, bo to może dziś ważniejszy nawet temat niż to, co opowiada w różnych gazetach, nieważne w jakim kraju, pani komisarz Jourova. Więc zapytam na początek, czy panowie będą się szczepić? Może tym razem pierwszy pan poseł Kuźmiuk. Tak, tak się składa, że jestem w tej grupie już 60+, więc gdzieś tam jestem, jak sądzę, w czołówce tych szczepień. Czekam z cierpliwością na możliwość zarejestrowania się i szczepienia. Zobaczymy, kiedy to będzie. Pan poseł Liberacki? Ja również. Krótko, żołniersko. A czy ma dla panów znaczenie, panie pośle Liberacki, jaka to będzie szczepionka, gdzie wyprodukowana, przez ten amerykańsko-niemiecki koncern, czy też może francuską by pan wolał, żeby została panu wstrzyknięta? Mamy jeszcze chińską, mamy jeszcze rosyjską i ewentualnie francuską. Ale ja traktuję następująco. Komisja Europejska dokonała pewnego wyboru. Rząd polski sprowadza do Polski tę wybraną przez Komisję Europejską i ja po prostu z niej będę korzystał i nie będę tutaj kombinował. No pewnie, że nie ma co kombinować, bo to, co będzie na stole, to trzeba przyjmować. Tych szczepionek w Unii Europejskiej będzie zapewne kilka, bo Komisja Europejska podpisała porozumienie chyba aż z 5 firmami. Oczywiście procedura tutaj jest procedurą unijną. Europejska Agencja Leków zatwierdza każdą szczepionkę. Na razie jest zatwierdzona tylko ta amerykańsko-niemiecka, więc tylko ta dociera do poszczególnych krajów członkowskich. Jeżeli kolejne zostaną zatwierdzone, to rozumiem, że wszystkie one będą spełniać wyśrubowane warunki, które rzeczywiście stosuje Europejska Agencja Leków. Więc wydaje mi się, że niebezpieczeństwa tutaj nie powinno być, niezależnie od tego, jaka ta szczepionka będzie. A jak oceniać? Może niemiecka, prawda? Niemiecką już mamy i już sporo osób tą niemiecką. To jest niemiecko-amerykańska, zaszczepiliśmy. Ma w sobie niemieckie. To będzie Joe Biden. Pierwiastki ta szczepionka. Ale jak rozumieć, panowie, postawę rządu w Paryżu? Bo mieliśmy mieć jeszcze więcej szczepionki Pfizera, BioNTechu na rynku europejskim. Dodatkowe 500 milionów dawek, zabezpieczyć zapasy, właściwie można powiedzieć, dla całej populacji Unii Europejskiej już teraz, nie musieć się o to martwić w przyszłości. Natomiast Francuzi powiedzieli nie, powiedzieli weto, nie zgodzimy się na to, ponieważ nasza firma pracuje nad odrębną szczepionką i chcielibyśmy, żeby to ona została wprowadzona na europejski rynek. Tylko tam jest problem, bo Francuzi są trochę w lesie z tą szczepionką. W grudniu miała się rozpocząć trzecia faza badań. Nie przystąpiono do niej. Być może zacznie się w lutym, być może trochę później. To nie jest jakieś igranie z bezpieczeństwem. Pan poseł Liberacki. Ja traktuję, że tak. My obaj deklarowaliśmy się tutaj z panem posłem Kuźmiukiem, z jakiej szczepionki skorzystamy. Z tej, która będzie w Polsce, tej, która jest uznana przez Unię Europejską i sprowadzana do Polski przez polski rząd. Kropka. Natomiast stanowisko prezydenta Macrona rozumiem następująco. Chciałby promować francuskie, zawsze Francuzi byli dumni i rozumiem, że to jest pewna gra między z interesem francuskiej firmy, tej wielkiej, nie wiem, czy należy wymieniać z nazwy, a w kontrze do oczywiście niemiecko-amerykańskiej. I tutaj nie dziwię się specjalnie, jeżeli chodzi o samą ideę, natomiast jestem zaskoczony nieco mocą, z jaką prezydent Francji to robi. Ale być może on ma znów powrót do tego jego idei wielkiej Europy, wielkiej Francji, wielkiej Europie i być może także chciałby, i to traktuję, to już jest moja spekulacja, żeby wyjść na coś w rodzaju europejskiego Airbusa, który narobił dużo konkurencji Boeingowi, że Unia Europejska powinna korzystać przede wszystkim z europejskich środków. Ale mnie jest bliższe stanowisko Komisji Europejskiej, stanowisko, które mamy razem, czyli czas to oznacza ratowanie istnień ludzkich. Dwa, jest sprawdzony już z jakimś rozsądnym stopniem prawdopodobieństwa środek i należy z niego korzystać. Trzy, ten środek w Polsce będzie dostępny, bo rząd polski zdecydował, że go sprowadzamy. Dlatego też jest to element gry, w którą Francuzi prowadzą
jeżeli jest jakaś okazja prowadzić taką grę między Francją a Wielką Brytanią, czy Francją a z Niemcami, oni to po prostu robią. Natomiast samo weto traktuję jako element obrony interesów francuskich i byłbym bardzo dalekim od porównywania z groźbą polskiego weta, bo to jest akurat rebur, to zapowiedź polskiego weta, to oznaczałoby, że rezygnujemy z setek miliardów euro. Zapowiedź francuskiego weta oznaczałoby, że chcą zarobić te miliardy euro na produkcji francuskiej, ale myślę, że to jest gest na użytek wewnętrzny, tak jak i polskie weto było na użytek wewnętrzny. Francuzi będą się zapewne szczepić tą szczepionką, która jest już dostępna. No bo innej na razie nie mają przecież, panie pośle. Trochę nie mają wyjścia obywatele kraju nad Sekwaną, trzeba powiedzieć. I rozumiem, że Emmanuel Macron chciałby być też takim zbawicielem Europy, zapewnić lek, szczepionkę na koronawirusa i uratować tysiące, miliony istnień obywateli Unii Europejskiej. Ale czy pandemia jest dobrym momentem do tego, żeby aż tak zdecydowanie bronić swoich interesów narodowych? Czy nie przesadził tutaj Macron, pan poseł Kuźmiuk? Panie redaktorze, to tylko pokazuje, z jaką determinacją rzeczywiście poszczególne kraje walczą o swoje interesy. Ja rzeczywiście czasami ze zdumieniem słucham części polskich polityków, którzy w sytuacji, kiedy Polska próbuje zabiegać o swoje interesy, podnoszą larum, że to nie wypada, to Unia Europejska, tu wszyscy współdziałamy i tak dalej, i tak dalej. To ten przypadek pokazuje bardzo jaskrawie, że nawet w sytuacji, kiedy w grę wchodzi zdrowie i życie Europejczyków, to jednak interesy poszczególnych krajów członkowskich są ważne i Macron walczy. Ja myślę, że to są interesy ekonomiczne, ale także interesy polityczne pana prezydenta Macrona. Jak wiadomo, jego popularność pośród Francuzów jest na bardzo niskim poziomie. Wybory prezydenckie zbliżają się szybkimi krokami, więc rozumiem, że gdyby szczepionka francuska także weszła na tę listę szczepionek stosowanych w Unii Europejskiej i na świecie, no to byłby to także i sukces polityczny. I w tym sensie działa on w imieniu interesów ekonomicznych Francji, ale także swoich interesów politycznych, czy szerzej swojej formacji. Ale tu mamy jeszcze i wątek niemiecki. No, wprawdzie tu było weto na poziomie komisji, natomiast mamy zakup 30 milionów sztuk szczepionek już dopuszczonych na europejski rynek poza kolejką przez Niemcy. Włoska agencja przekazała tę informację, Niemcy temu nie zaprzeczając, więc wygląda na to, że także Niemcy próbują się dodatkowo zabezpieczać i chcą mieć więcej szczepionki, niż wynika to z tego rozdzielnika przyjętego przez Komisję Europejską. To może i my powinniśmy byli to zrobić, może powinniśmy teraz to robić. Też pokazuje właśnie taki jakiś element braku solidarności, bo rzeczywiście jakiś czas temu zgodziliśmy się, że ten sposób zamawiania, zatwierdzania i rozdziału szczepionki na poszczególne kraje Unii Europejskiej został wypracowany na poziomie 27 krajów i dobrze, bo moim zdaniem wyścig po szczepionkę tylko źle świadczyłby o Unii Europejskiej. Dobrze, że tutaj pracowaliśmy w konsensusie, więc jeżeli ta informacja się potwierdzi, że Niemcy poza kolejnością rzeczywiście nabyli 30 milionów tej szczepionki, to oznacza, że łamią tę zasadę solidarności i to by bardzo źle świadczyło o decydentach w tym kraju. Pan poseł Liberacki, Niemcy łamią solidarność europejską i czy polski rząd powinien pójść tą samą drogą i też poszukać gdzieś na rynku międzynarodowym dodatkowych dawek szczepionki, żeby można było wypełnić ten plan, o którym chociażby dziś mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w jednym z wywiadów, że chyba nam się nie uda go zrealizować, czyli do lata, do lipca zaszczepić 60%, 50-60% populacji, czyli około 15 milionów Polaków. Najpierw poczekałbym, czy te spekulacje odnośnie Niemiec się potwierdzą, bo na razie jest to spekulacje. 30 milionów szczepionek przy 84-milionowej populacji, to by oznaczało, że trzeba szczepić 3 razy więcej niż w jakimś, rozumiem, zakładanym harmonogramie to wynikało złożonym do Komisji Europejskiej. To jest pierwsze. Dwa. Ja bym zalecał polskiemu rządowi działać na zasadzie takiej, jaki jest potencjał do szczepienia, ile osób możemy miesięcznie zaszczepić. Dotychczas słyszałem informację, że to jest możliwe około 1 miliona.
I była komentarze, że 1 milion to oznaczałoby, że szczepimy się przez 2,5 czy 3 lata, że to byłoby za wolno, że trzeba przyspieszyć. Dwa, nie ma żadnego informacji, że te ewentualnie ekstra kupione środki czy szczepionki niemieckie oznaczają zmniejszenie puli Unii Europejskiej. Być może to jest poza tą pulą, ale na razie to jest przede wszystkim spekulacja, nie wiemy, jaka jest rzeczywistość. I jeżeli zacznie działać system w Polsce i okazałoby się, że te limity, które mamy z rozdzielnika, są niewystarczające, a ten sam sprawdzony dobra szczepionka jest dostępna, ja nie widzę powodu, żeby rząd nie mógł podjąć decyzji. Dokupujemy, jeszcze przyspieszamy tempo. Bo pamiętajmy, że wyszczepienie około 70% populacji to jest dopiero ten próg, który spowoduje zahamowanie rozszerzania się wirusa, czy wręcz radykalną redukcję rozszerzania się wirusa. A przecież o to nam chodzi, żeby chronić ludzi, nie tylko miejsca pracy, ale również i pracujących. Więc to prawda, to jest ten scenariusz, który musiałby się wypełnić, żebyśmy uniknęli kolejnej poważnej fali pandemii jesienią 2021 roku. Na koniec naszej rozmowy, panowie, skoro już trochę o Niemcach zaczęliśmy rozmawiać i rozmawiamy o tej solidarności, no to nie sposób nie wspomnieć o ostatniej wypowiedzi szefa niemieckiego MSZ-u Heiko Maasa, który powiedział o gazociągu Nord Stream 2, że rząd federalny nie zmieni swojego stanowiska w tej sprawie i nie może być mowy o europejskiej suwerenności, jeśli w przyszłości będziemy robić tylko to, co chce Waszyngton. Pan poseł Kuźmiuk, o czym świadczy ta wypowiedź? Czy rządu w Berlinie naprawdę nic nie przekona, że należy poważnie zastanowić się nad takim dealowaniem z Rosją, nieważne czy zestrzeliwuje ona pasażerski samolot nad Ukrainą, czy dokonuje agresji na ten kraj, czy próbuje otruć jednego z najważniejszych opozycjonistów, i tak dalej, i tak dalej. No, tych faktów pokazujących, że Rosja nie jest cywilizowanym krajem, jest zdecydowanie więcej. Rzeczywiście, mimo tego, że one miały miejsce, to Niemcy nie zmieniają swojej polityki, w szczególności polityki energetycznej, i w dalszym ciągu bardzo mocno chcą współpracować się z Rosją. Panie redaktorze, to jest wypowiedź ministra, ale tak naprawdę o stanie świadomości niemieckiego społeczeństwa świadczy głosowanie w Bundestagu. Odbyła się taka debata nad przyszłością Nord Stream 2, w związku z tym, że jak wiemy, od roku prace nad tym gazociągiem zostały przerwane właśnie na skutek sankcji nie europejskich, ale amerykańskich. Prace się w związku z tym nie toczą. Jest do dokończenia około 100 kilometrów, w tym spora część z tego na terenie wód duńskich. I wszystko wskazuje na to, że na razie to będzie dla Gazpromu bardzo, bardzo trudne. Natomiast no, Niemcy swojego stanowiska nie zmieniają. Tak jak powiedziałem, była debata w Bundestagu i w zasadzie tylko jedna formacja polityczna sprzeciwiała się dokończeniu tej inwestycji. To niemieccy Zieloni. Wszystkie inne ugrupowania zasiadające w niemieckim Bundestagu, zresztą przyjęta została uchwała miażdżącą większością głosów, jeżeli dobrze pamiętam, 560 do 80 kilku przeciw, która no jakby podpiera niemiecki rząd w tych działaniach, pośle, związanych z dokończeniem budowy. Na co więc możemy liczyć? Czy na dalsze amerykańskie sankcje ze strony administracji Joe Bidena? Ja myślę, to już pytanie do pana posła Liberackiego na koniec naszej rozmowy. Bardzo. Proszę o krótką odpowiedź, bardzo, panie pośle. Wydaje się, że stanowisko Joe Bidena, prezydenta elekta, jest obiecujące z punktu widzenia dalszych sankcji. Jest również obiecujące z punktu widzenia jego takiej proeuropejskości. W jego deklaracje wskazują wyraźnie, że on sobie dużo wyżej ceni Unię Europejską jako wspólnotę niż poszczególne państwa członkowskie. No zobaczymy, jaka będzie siła czy możliwość przekonania. Jest moment bardzo newralgiczny, dlatego że bardzo dużo pieniędzy już utopiono w morzu. I pytanie, czy on... Znaczy Rosjanie utopili, Rosjanie. To utopione. Czyli teraz, czy to są utopione pieniądze i oby tak było, czy uda się z tego... czy to dokończyć. Natomiast każda nasza presja na to, żeby
ma sens. Ten projekt, tu się ten chyba wszyscy zgodzimy. Zdecydowanie tak. Po prostu i jest potrzebna. Szukać sojuszników. Bardzo dziękuję. Bogusław Liberacki, europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa bardzo i Sprawiedliwości, dziękuję. Byli moimi gośćmi. Dziękuję panom. Kłaniam się nisko i dobrego dnia życzę. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, panie redaktorze. Dobrego roku życzę państwu i również panom. I panom również zdrowia przede wszystkim. Zdrowia w nowym roku. Dziękuję bardzo, a my się widzimy jeszcze za chwilę, porozmawiamy o zdrowiu, jak żeby inaczej, o tym, jak przekonać Polaków do szczepień na COVID-19.